Zatrzymać przemoc w rodzinach, nauczyć ofiary walki z upokorzeniem i bólem, znaleźć porzuconym dzieciom mamę i tatę, wesprzeć obłożnie chorych. Rodziny i ludzie samotni nie zawsze wiedzą, jak sobie pomóc, nie wiedzą, co się im prawnie należy, ani kogo prosić o pomoc. Pomysł, jak taką sytuację poprawić, znalazło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. W ramach projektu przez okres 3 lat chcemy objąć wsparciem 170 osób. Rodzinne dramaty, przemoc ze strony agresywnych mężów czy konkubentów i brak szansy na wyrwanie się z koszmaru. Najbardziej cierpią kobiety i dzieci, dla których jak dotąd nie było miejsca, gdzie mogłyby się schronić. W ramach projektu planuje się utworzenie mieszkania chronionego o charakterze wspomaganym i o charakterze interwencyjnym. O charakterze interwencyjnym tutaj mamy na myśli przede wszystkim osoby, które mogą się zgłaszać, osoby, które doznały na przykład przemocy w rodzinie. Czym innym będą mieszkania wspomagane, to dach nad głową i nauka samodzielności. Tutaj planujemy zabezpieczyć takie miejsca dla pełnoletnich wychowanków opuszczających na przykład rodziny zastępcze bądź dom dziecka w celu nauki umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, prawidłowego umiejętności gospodarowania pieniędzmi lub gospodarstwem domowym. Wszystkie te osoby będą miały anioła stróża w postaci pracownika socjalnego. To on zawiadomi policję, że mimo separacji agresywny małżonek chce zrobić krzywdę. Na to wezwanie pracownika socjalnego patrol będzie miał obowiązek natychmiast przyjść z pomocą. W ramach projektu również planujemy utworzyć takie wsparcie dla rodzin, tak zwane okno rodzinne. W tym oknie rodzinnym będą zatrudnieni specjaliści, między innymi psycholog, prawnik, logopeda, rehabilitant, specjaliści, którzy będą wspierali rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby będące w kryzysie, osoby, które doznają przemocy w rodzinie oraz osoby niepełnosprawne. Do tej pory na pomoc państwa liczyć mogli jedynie mężczyźni w schronisku PCK bądź w noclegowni. Dla kobiet z dziećmi, ofiar przemocy, miejsca nie było. Mieszkania interwencyjne będą kompletnie wyposażone. W połączeniu z fachową opieką specjalistów powstaną warunki do bezpiecznego życia. Rodzina będzie mogła zajmować mieszkanie bezpłatnie przez 3 miesiące z możliwością przedłużenia pobytu do 1,5 roku. W projekcie są pieniądze na organizację wypożyczalni sprzętów do rehabilitacji i pielęgnacji osób obłożnie chorych.